Już w sobotę w Krośnie Odrzańskim usłyszymy dźwięk średniowiecznego miecza i topora. Zobaczymy wojów z dawnych lat, a także poznamy zwyczaje i nawyki osób sprzed kilkuset lat. Na dwa dni Krosno Odrzańskie, a właściwie tereny wokół Zamku Piastowskiego zamienią się w średniowieczną wioskę rycerską. Przed nami... Turniej rycerski o Pierścień Świętej Jadwigi Śląskiej. To będzie 13. edycja turnieju. Do Krosna zjadą Bractwa Rycerskie, które pokażą, jak żyło się przed laty. Pokazujemy przede wszystkim bractwa rycerskie, które są ubrane w stroje z epoki, i to już jest taka pierwsza nauka, że tak te stroje wyglądały. Nie jest to żadna imitacja. Warto je obejrzeć, szczególnie u tych bractw, które do nas przyjeżdżają. Przyjeżdża ich kilka. To będą dwa dni pełne wydarzeń i ciekawostek. Program na ten weekend zapowiada się interesująco. Oczywiście nie zabraknie szeregu warsztatów. Warsztaty garcarskie, wikliniarskie, warsztaty tkackie, te wszystkie, w ramach tych wszystkich warsztatów będziemy pokazywali, jak wykonywano różnego rodzaju rzeczy, ale też będziecie Państwo mieli okazję, odwiedzając nas, wykonać te rzeczy. Nie wiem, w ramach warsztatów kaletniczych wykonacie z całą pewnością bransoletkę, którą będziecie mogli zabrać ze sobą. 17 i 18 września warto odwiedzić tereny przy Zamku Piastowskim, chociażby po to, by zobaczyć turniej bojowy, zawody z łuku, bieg dam czy nietypowy turniej rzutu zapałką. To ten rzut zapałką już nie jest taki łatwy. To jest, będą zawody, zabawa, która odbędzie się na dziedzińcu. Całą imprezę odbywamy przed zamkiem, a tu ze względu na to, żeby ta zapałka nam się nie łamała na nawierzchni asfaltowej, którą mamy przed zamkiem, jedyna konkurencja, która odbędzie się wewnątrz zamku, rzut zapałką dla bractw. Zapraszam bardzo serdecznie, warto rzucić okiem, jak to wygląda, bo zabawa jest przednia. Turniej rycerski będzie także okazją do pomocy 18 września, czyli w niedzielę przez cały czas trwania wydarzenia będzie można zarejestrować się jako dawca szpiku z okazji Dnia Dawcy Szpiku organizowanego wspólnie z Fundacją DKMS dla Natalii Łakomiec. Dowiedziałam się o tym, że moja koleżanka choruje na ciężką. Niedokrwistość plastyczną i potrzebuje dawcy do przeszczepu. Dlatego zaczęliśmy myśleć, co z tym zrobić. Już kiedyś organizowaliśmy taką akcję dla naszego strażaka ochotnika z Dąbia, więc podjęłam się tego, że zorganizuję taką akcję. Napisałam zaraz do koleżanki, która organizowała poprzednią, i we dwie razem podjęłyśmy się zorganizowania takiego dnia. Pomóc, czyli zarejestrować się jako dawca szpiku, będzie można od godziny 12 do 17. To będzie także okazja, by dowiedzieć się więcej na temat bycia dawcą. Jeżeli podczas turnieju rycerskiego będzie dużo ludzi, no to oni też będą widzieli nasze stoisko, które będzie mieściło się na parkingu przy tak zwanej rampie. Przekazanie kluczy do bram miasta oraz oficjalne otwarcie turnieju rycerskiego i średniowiecznej wioski rycerskiej w sobotę 17 września o godzinie 13. Mm.